Dojeżdżamy, cieszysz się? Ja się cieszę. Bardzo. Wreszcie na rybach. Wreszcie na rybach. Jeszcze tylko 6 stanowisk i jesteśmy na miejscu. Rozpoczynamy właśnie pierwszy tegoroczny zlot teamu Max Carp. Jesteśmy na łowisku Szachty, stanowiska od 16 do 20 i zapraszamy na materiał z tej zasiadki. Mamy nadzieję, że będzie ciekawy. Rozpoczynamy losowanie stanowisk. Także Paweł, podaj Krzysztofowi losy. Krzysztof wylosuje stanowisko. Sprawdzamy. 19. 19. Czyli tu. Stanowisko 19. Okej, teraz losujemy. Czyli stanowisko obok nas. A teraz losujemy niespodziankę. Niespodzianką będzie zmiana stanowiska. Niespodzianką jest. Sprawdzamy. Cóż to jest? Ja wiem. Co to jest? Red Salmon Strawberry. Jest super. Zestawik. Będzie jedzonko. Mamy nadzieję, że przyniesie jakąś fajną rybę. Będzie łowiona. To na pewno. Wracamy na miejsce. Wracamy, to będzie stop klatka. Proszę bardzo, to jest dla Was. Dziękuję bardzo. Próbujcie, testujcie. Idziemy próbować. To teraz o wylosowanie stanowiska poprosimy Damiana. Proszę, z dwóch. No i cóż to jest? Czy to jest ta 20? Czy to jest ten szczęśliwy Nie. los? 16. 16, 17. To teraz niespodzianka. Red Krill Tuna. Super. Red Krill Tuna, ekstra. Losujemy niespodziankę w postaci kuleczek z serii 3D, czyli szybko pracującej, idealnej na krótkie, wiosenne zasiadki. Proszę bardzo. Dziękuję. No akurat na ten smak nie łowiłem. Ale będziesz łowił? Ale będę łowił. Będziesz łowił. Tak, super. Będę łowił. Będziemy widzieć, jakie efekty. Cieszymy się tu bardzo. Tu na pewno krill się sprawdza, także... Super, no, miejmy nadzieję, tym lepiej. Że zrekompensuje to, że no, ze stanowiskiem nie do końca się sprawdziło. A to nie znaczy... Nie, to nie znaczy, co się chce. No, łowi się tam, gdzie się po prostu łowi i tyle. Nadzieję, to jest, też jest dobre stanowisko, przecież one wygrały zawody, także... O, proszę. Które się skończyły w weekend, także... To wiemy, na którym stanowisku proszę. Ola będzie przebywać najwięcej. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, dzięki. Plan na szachty. Na pewno wątroba. Tutaj jedna kulka tonąca, zalana w dipie. Będziemy próbować na pewno na to. Drugi zestaw Gold Squid. W tym roku, w marcu, bardzo wcześnie mi się sprawdził. Tamten rok też ładnie zakończyło się Gold Squidem. Fajna kulka na zimną wodę, ciepłą w sumie. Każda pora roku Gold Squid dawał mi fajne ryby. Także na pewno to. Tak, bardzo uniwersalna kulka. Powiem tak szczerze, że kilka lat łowię już na maksa i zawsze ten Gold Squid tak mnie odtrącał, nie mogłem na to ryby nigdy złowić, a w tamtym roku na jesień fajne rybki, kilka wód fajnych dało ryby i w tym roku też sezon praktycznie zacząłem od Gold Squida i ryby były łapane. Odczarowana, tak. Dokładnie.
I tutaj mam taką kombinację Redraga, też również z popkiem wątroby. No taki troszeczkę łamaniec. Zobaczymy, co z tego będzie. Co do mi... Może mniej, aczkolwiek dla mnie to też jest kulka taka nieznana do końca, bo generalnie często je nie zakładam na włos. Bardziej się trzymam jakichś stereotypów, które dawały mi ryby, tak jak właśnie Gold Squid czy Liver Drag. Dlatego teraz spróbujemy na to coś złowić. Co? No, dziękuję. Co do nęcenia, no co, konopia na pewno, będziemy sypać konopią, troszeczkę kulek, ale nie za dużo też, bo nie chcemy przenęcić miejscówki. Te same nuty zapachowe, co są na zestawach, czyli Gold Squid, wątroba, Redrag. Jeśli chodzi o miejscówki, nie wiem, jeszcze nie sondowałem, nie nęciłem, nie wiem, co jest pod wodą. Dopiero się rozbijamy, tak naprawdę mamy wszędzie bałagan. No nic, pozostaje wskoczyć na ponton, przesądować wodę i zobaczymy. Na pewno coś się znajdzie pod wodą i będziemy próbować. Jak ta ryba się nie zepnie. Nie, trzeba wciąż kulę, czekać. No? Kulę, tak? Tak? Żyłka, bo ona ta ryba wraca, kurwa. Kurwa. Ej, ciebie. Leć. Ja ty, sobie będę radził. Ale żeby to nie ona tam ci weszła. Co tu się teraz zrobiło z tym? Dobra, ja po tą rybę stracę na 100%. To nie ona na pewno. To nie ona? Ty, a gdzie masz moją nakrętkę? Dawaj nakrętkę. Leć tam do siebie, ty masz branie czy co? Nie, no coś tam pikło, ale dobra, nie ma. Chyba, że ryba, no nie wiem. No. Chyba, że ona teraz poszła, ale czekaj, już dokręcam, już będziemy mieli kontrolę. Ale boż, ładnie tam więtą wrzuł. Tak, palcami. Co tu się znowu stało? Przystępujemy do ostatniego losowania dzisiejszego dnia. Niech formalności staje się zadość. Proszę przekazać ostatni. Patrycja losuje. Wylosowane stanowisko to stanowisko numer 20. Super. Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy już losowanie stanowisk za sobą, a teraz ta przyjemniejsza część, losowanie niespodzianek. Tutaj masz wybór. I tutaj jest wybór. Niech będzie to. Uwaga. I sprawdzamy. To jest. Cóż tam jest? Tutaj mamy Hellboya. O proszę, Hellboy. Tak, Paweł przyniesie. Także fajnie, nowości. Pięknie. Gdzie ten Hellboy? Muszę pogrzebać. Możesz dać całą torbę, jak nie możesz znaleźć. Zaraz wracam. Jest. Super. Brawo. Proszę bardzo. Super. Czy łowiliście już na Hellboya? Na Hellboya troszkę łowiliśmy, wykorzystywaliśmy popki. Mamy też właśnie zanętówkę, także fajnie, na pewno się przyda. Super. Dziękujemy bardzo. Cieszymy. Dziękujemy. Ekstra. Mamy pierwsze branie. Jak?
Tak, tak, to jest kołysa. Ale ładnie. Ładnie, ładnie. No. Naprawdę jest ładnie. To muszę ty wyziąć i zaraz mi pomóc. Strasznie, wiem. No, powiem, że 15 klucz, lekko. Macie? Tak. Patty, okrzyk radości! Piękny, duży karp. Pierwsza ryba z lotu teamowego Max Carp. I prawdopodobnie może nawet Big Fish! Patrycja, brawo! Dziękuję, dziękuję. Będzie dwudziestu, nie? Gdzie? On będzie miał 23 kilo. 25. O, Patty, będzie wiadro na głowę, o, chyba jak nic. Już mam. No. Ile? 22. 6. Czekajcie. No to jest wiadro na łeb. 19-14. A teraz? No coś około 21, tak? Tak by wychodziło. Czyli super! Wiadro na głowy, czy z pomostu się rozpędzasz od razu? Ja nie umiem pływać. Ja za tobą skoczę. Najstarszy niech to zrobi. Co ty gadasz? No, tam się tą przyjemność. Ja sobie go podróciłam. Dobrze. Tylko może ciuchy na przemianę. Teraz Patrycja? Dasz radę? Teraz filmujemy najpierw. Pięknie. Patrycja będzie mówić, jeżeli da radę. Jeśli mikrofon ją zbierze. Opa! O kurczaki, ale jest ciężki. O, ponad 20 kilo. Także kochani, ryba ponad 20 kilo, coś około 21. Jest pięknie. Dobra, chwilę, dajcie mi chwilę. No, to za oczko. 21! Dzięki. Ale się spłaciła. Mogłam ściągnąć okulary w sumie. No. Uwaga, wypuszczamy. Żeby odpiąć tylko. Także... Paweł. Szczęśliwy łowca jeszcze? Tak jest, jest pięknie. Jest pięknie. Gratulacje. Dziękuję. A ja już szłam akurat, bo ona miała tam lusować. Nie, mi się szybko przebiegnę i nagle sobie i odwrót i idę do wędek. Mariuszu, ostatni będą pierwszymi. Oby. Niech walczą heroicznie. Dla ciebie heroik. Heroik, który... I życzymy powodzenia. Dziękuję. Pełno łuski wpada na matę. No piękny. Nie za duży, ale ładny. Zombie z egzotiką. Proszę, standardzik. Standardzik. Mam nadzieję, że nie ostatni. Jest dobrze. Też mamy taką nadzieję. Chciałabym coś tu jeszcze u was nagrać, w tej pięknej scenerii. Zacznę od pytania, czy łowiłeś już na tą kulkę 3D Heroic? Na heroika jeszcze nie łowiłem, będę miał okazję, bo dostałem fajny prezent. Ale miałem okazję łowić, jeżeli chodzi o serię 3D, na Red Krill Tuna. Mhm. Podoba mi się ten zapach i skutecznie na to połowiłem. Z tego jestem zadowolony. O proszę. No, czyli sprawdziła ci się tak, ta kulka? Tak. Z serii 3D, bo tak. Zazwyczaj łowisz na serię Fresh. Czyli tą podstawową tą serię. Tą podstawową, tak. No, jakoś tam wywodzę się z tych tam, że tak powiem, chłopaków, którzy używali tego towaru już grubo czasu temu. No i ta seria Fresh jest po prostu no, w jakiś sposób powtarzalna z tych starych naszych czasów. No i wiadomo, no, mam swoje ulubione smaki i tak po prostu trzymam się tego. No. Mhm.
Rozumiem, no tak. Ale aczkolwiek mimo to spróbowałeś. Trzeba być, tak, tak. Nie, tu spróbowałem. I sprawdziło się. I sprawdziło mi się, tak. Ten smak mi się podoba, naprawdę. Kulka fajnie, szybko pracuje. No właśnie, bo warto też podkreślić, że ta seria 3D to jest seria kulek szybko pracujących, tak. Więc one różnią się od kulek z serii Fresh. I ta praca tej kulki jest zupełnie inna, więc ona też sprawdzi się w innych warunkach lub na innych zasiadkach. Dokładnie. Troszeczkę może inny sposób łowienia. Dlatego to warto podkreślić, nie każdy też to wie, że te kulki z serii 3D to jest po prostu zupełnie inna linia kulek, tak. I jest to kulka szybko pracująca. No dobrze, także tego heroika będziesz miał możliwość przetestować. Tak, na obwodzie PZW, mojej ukochanej. Super. Na którą już niebawem wracam i nie mogę się doczekać. Troszkę ją ostatnio zaniedbałem, bo zawody. Niebawem następne zawody, ale teraz lot. Ale no mam nadzieję, już niedługo sobie tam siupnę, sam, w samotności. No to cieszę się i w takim razie będę wdzięczna później za jakąś recenzję, jak ten heroik się sprawdził i czy będziesz również zadowolony z tych kulek, tak jak z Red Krill Tuna. No dobra, a teraz powiedz mi, jak po tej pierwszej nocy, jaka może taktyka, co tutaj sobie kręcisz? Jak nie ukrywam, jestem tutaj pierwszy raz. Mhm. Troszkę tam zaczerpnęliśmy jakieś informacje od znajomych, także no, dowiedzieliśmy się, że chodzą tutaj głównie kuleczki typu śmierdziel, czyli jakieś tam. No ale jednak spróbowałem się przełamać bardziej na słodko, także jedną rybę miałem na oczywiście mój kochany czosnek ananas. To było wczoraj wieczorem, ryba taka, no nie była dosyć pokaźnych rozmiarów, ale każda ryba cieszy. Mamy te zestawy troszeczkę porozrzucane, więc tak, przez to, że jesteśmy pierwszy raz, Damian tutaj no, już był parę razy, no to jednak cały czas szukam tutaj jakichś miejsc. Na pewno będę wypływał łódeczką, będę sprawdzał, aczkolwiek plan jest dzisiaj taki, żeby postawić chociaż jeden zestaw tam gdzieś dalej troszeczkę z ręki po prostu z pontonu. Wydaje mi się, że nie ukrywam, też bardziej się w tym czuję, więc spróbuję po prostu tych moich takich ulubionych tematów, spróbuję sił po prostu na pontonie. Zobaczymy, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Przez to, że są te ciężarki kamienne, wiadomo, ten ciężarek no nie prezentuje się już tak na dnie, moim zdaniem, ładnie jak no, ołowiany, więc ten przypon, uważam, powinien być delikatnie wydłużony. Przez to też robię tak zwane no, półsztywniaki, jak ja to sobie tam określam, czyli większa część jest fluorokarbonu. Ostatnie 5 cm jest wycianki miękkiej. No, troszeczkę nie ukrywam, Damian tu był już parę razy, więc jakieś podpowiedzi też mi pokazał, jakich on tam szyponów też, fajnie, bardzo starannie wykonane szypony. Wiadomo, jest to podstawą, zestaw końcowy musi być ładnie wyeksponowany. No tak, to też jest bardzo istotne, więc warto poświęcić troszkę czasu na poprawne przygotowanie tych zestawów końcowych. Jedzie, posłuchaj, dawaj. Konkretnie, no. Ja pierdzielę, co za akcja. Kurczaki. Dobra, szybko tam. No. Ola, weźmiesz? No, branie je. Dźwigniki, dźwigniki. Ja pierdzielę. Już płyniemy sobie. Kur. Ale jest? No siedzi! Poczekaj sobie. Siedzi! Super. A ja przyszłam
bo właśnie chciałam zapytać, co wy robicie, żeby jakąś nagrywkę, miałam wziąć od razu aparat. No widzicie. Ale mówię, dobra, to wypłyńcie zaraz. A ja, dobra, szczerze, nie wiedziałam, no. Co się dzieje? Nie wiedziałam, co się dzieje, zgłupiałam normalnie. Myślałam, żeby coś zrobić. Dipera bierzemy ze sobą? Może nie poplątamy, co? Nie. Chcesz ty polować? No holuj, chodź. Dobra, ale musisz bliżej. Przytrzymaj wędkę. To ja lecę po... Dobra. Dobra. Zobaczyłam. Ale... A więc moi drodzy, zestaw dosłownie 15 minut w wodzie i Fruit Drag zrobił robotę. Mamy pięknego lampasika, bardzo dzikiego, którego już wam pokazuję. Ale pięknie. Ale zły. Ale zły. Także jest kolejna ryba naszego zlotu. Au! Piękny lampasik. Kolejna rybka Patrycji. Wspaniały. Jest. Przepiękny. No daj. Robisz? Nie, o, czy dam radę go nie wikać. Uwaga! Patrycja, jesteśmy po pierwszej dobie naszego zlotu. No i dla ciebie ta pierwsza doba to same sukcesy. Zdecydowanie tak. No to pochwal nam się. Pochwal się. Co się wydarzyło tej nocy? Co się wydarzyło? Udało się złowić pierwszą rybę tak naprawdę tej naszej teamowej zasiadki. Była to piękna ryba o wadze ponad 21 kg, dokładnie 21,200. Także naprawdę piękny, piękny karp. Marzyłam o nim i w końcu mi się udało. Drugą rybę, którą złowiłam, to na razie jest najmniejsza ryba tego naszego wyjazdu, także dotychczas tyle się wydarzyło, ale ja czuję się spełniona. Super, ten duży karp to twoje nowe PB. Zgadza się. Super, fantastycznie. A jak długo czekałaś? 2 lata. O, to tym bardziej ogromny sukces. Fantastycznie. Jeszcze raz ogromne gratulacje. Bardzo dziękuję. W związku z tym, że była to pierwsza ryba naszego zlotu, otrzymujesz niespodziankę w postaci nowych pop-upów o smaku squid fruit. Za pierwszą rybę zlotu. I to jest ta kuleczka. Super. Pozwolę sobie od razu ją powąchać. Pachnie naprawdę wyśmienicie. Owocowy zapach zdecydowanie się przebija, także będziemy testować na pewno na tej zasiadce. Być może uda się złowić na tą właśnie kulkę coś jeszcze. Mam nadzieję, że będą efekty. A w związku z tym, że ta ryba, największa ryba dnia, również jest w twoich rękach. Mówimy o tym karpiu 21,200. Tak. To otrzymujesz też nagrodę za największą rybę dnia. Bardzo dziękuję. Także jest to też nowa kuleczka z limitowanej edycji, która wyszła w tym roku. Jest to Red Agent. Pechotka. Myślę, że karpie będą machać wąsikami właśnie, jak będą przepływać koło tej kulki, także bardzo dziękuję. Jest to kuleczka z żurawiną, także bardzo fajny aromacik. Coś troszkę słodyczy. Tak, na pewno się przyda.
Super, bardzo się cieszę. Zgarnęłaś pierwsze dwie nagrody, które były przewidziane. No i też trzeba powiedzieć, że masz też na swoim koncie właśnie najmniejszą rybę całej zasiadki i największą rybę całej zasiadki. Więc prawdopodobnie, jeśli nikt cię nie przebije, będą kolejne dwie nagrody, także liczę bank jest rozbity. Bank jest rozbity. Na pewno się przydadzą takie właśnie nagrody, także super, dziękuję. Fantastycznie. To powiedz nam jeszcze, na co złowiłaś tego największego karpia? Mhm. A więc tak, tego największego karpia złowiłam na bałwanka, na slip derigu i tam była połóweczka Hellboya, popapa, tego takiego pomarańczowego, a do tego była kuleczka tonąca, a jeden roll o średnicy 21 mm. Także to był zestaw, który dał mi tą piękną rybę. To ciekawe połączenie. A generalnie jaką masz taktykę na tą zasiadkę? Wiesz co, planowałam, aby przetestować sobie i przypony oraz różne tak naprawdę wariacje, jeżeli chodzi właśnie o połączenia przynęt, bądź to o przynęty pojedyncze. Także tutaj cały czas testuję, co będzie się sprawdzało. Jak na razie dwa zestawy odpaliły, sprawdziły się, także chyba skuteczność jest całkiem okej. Okay. No myślę, że skuteczność jest bardziej niż okej. Dziękuję. Bo efekty są fantastyczne, fenomenalne. Także trzymam kciuki za to, że dalsza część zasiadki będzie równie owocna i powodzenia. Bardzo dziękuję. Witamy się, Krzysiu, po pierwszej dobie. No witam. Co tam u ciebie słychać? No właśnie, że nic nie słychać. Widzę, że coś tutaj chyba kombinujesz, jakaś zmiana taktyki. No trzeba coś wymyśleć, bo plan wcześniej założony w ogóle nie dał żadnego efektu. Nawet tak naprawdę nie wiem, czy mam jakąś rybę w łowisku, a jak jest, to na pewno robię jakiś błąd. Próbujemy. Już markę jeden przestawiłem na inną głębokość. Troszeczkę zmienię jeszcze na noc smaki. Generalnie nie mam jakiegoś punktu zaczepienia. Muszę próbować. No na razie siedzę bez brania. Nie? Także. No tak. Trzeba próbować, także... ale spokojnie. Mamy jeszcze dwie noce przed nami. Tak. Wiatr nam tutaj pcha tą wodę, co prawda. Jutro ma być trochę lepsza pogoda niż dzisiaj. Ma się ocieplić. Może ta ryba tutaj nam wpłynie na tą płytszą wodę. No zobaczymy. Jestem dobrej myśli generalnie. Najważniejsze, że jest jakiś pomysł. Tak. I że jest dobre nastawienie, pozytywne. Dokładnie. Także dokładnie. Mam nadzieję, że spotkamy się po prostu następnym razem już przy rybie. No tak miało być już wczoraj, ale nie wyszło. Ale... czasami tak bywa, na to co dobre też czasami trzeba tak jest. Troszkę dłużej zaczekać. Miejmy taką nadzieję. Co tutaj się dzieje, moi drodzy? Patrycja ze Sławkiem są na wodzie, ponieważ mają rybę i jedzie im drugi zestaw. Jedzie im, słuchajcie, drugi zestaw. Panowie pomagają. Paweł holuje, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale dzieje się, naprawdę, dzieje się. Dwudziestka odpaliła się totalnie. Damian, gruba akcja, co? Dziecko tak daje, nie? Ktoś tutaj był, to wie, że szachty i stanowisko 20 lubi obdarować. Dzieciak, to warto się czasem do kolegów na stanowisko wybrać. W końcu złowiłeś rybę. Na ryby popatrz. Inną niż leszcz lub lin. Pięknie, wreszcie poczułem, przynajmniej. Wydarzyło się coś niesamowitego. Mieliśmy branie, wypłynęliśmy za rybą, a w tym czasie mieliśmy kolejne branie, do którego nasi przyjaciele
podbiegli, pomogli wyholować i kochani, mamy piękny dublecik, także pokazujemy wam ryby. Paweł wyholował, to zapraszamy też Pawła. Brawo Paweł! Tak jest, brawo! Po prostu jestem najszczuplejszy i najszybszy, nie to żeby inni nie chcieli. O, czekaj, czekaj, czekaj. Ło, piękny. Masz? Nie chcesz łatwo, ło, ma chwilkę. Obydwa są przepiękne. Także łowimy na maksa. Au! Piękne. Także. Gratulacje. Dziękujemy bardzo i dziękujemy bardzo za pomoc. Paweł za pomoc. Masakra. Panowie, poopowiadajcie coś troszkę o tych waszych zdobyczach. W nocy 3 brania, 2 karpiki, macie. Bawimy się dalej. Kolega mnie obudził do brania, bo mnie niestety sygnalizator zawiódł. Nie powiem jakiej firmy. Nie będziemy mówić o firmie. Tak. No ale w końcu się coś zadziało, widać ewidentnie, ryba pokazuje się fajnie wierzchem. Teraz próbujemy tajną broń wyciągnąć. Jeszcze? Żeby coś dołowić, żeby jeszcze coś pokazać? W dzień, głównie w dzień. Chodzi nam właśnie połowić może na Zikriga, spróbujemy. Mhm. A tutaj co zagrało? Zombiki. Zombiki. Zombiki dają wyniki. Czyli u was zombie. Zombie. Czyli u was zombie. W końcu po dobie bez brania praktycznie, nie licząc jakichś tam pojedynczych pików, pewnie się psociły jakieś leszcze, udało się złowić odpowiedni gatunek. Waga jeszcze może nie ta, ale co? Zmiana miejsca, przyponów, bardziej odchudziłem zestawy, bo zawsze łowię na kulki 20 mm. Plus 16, kiedy to jest bałwanek. Teraz trochę zmieniłem kaliber kulek na mniejszy, w wyniku czego doczekałem się w końcu brania karpia. Nie jest to może jakiś największy mieszkaniec tej wody, ale pierwsze śliwki robaczywki. Zobaczymy, co będzie dalej.
na livera podbitego squid rootem 20 mm. Właśnie w nagrodę. Otrzymaliśmy w nagrodę. Kilogram 300 woreczek, także ile mamy? Przez ponad prawie 17 kilo. Super. Brawo. Początek sezonu wędkarskiego. Od razu podwójne szczęście, ponieważ mamy obecnie zlot teamu Maxa. Po serii dziwnych zdarzeń, które miały miejsce na moim stanowisku, rybka wyczekana, pierwsza. Pierwsza, choć druga, bo tak naprawdę pierwsza była pomocą na Patrycji stanowisku. Ale teraz mamy pięknego pełnouskiego karpia z naszego stanowiska, ze stanowiska numer 18, który także dał popalić, przeciągnął mnie po wszystkich moich zestawach. Wszystkie żyłki miałem poplątane, ale warto było czekać. Piękne rozpoczęcie, bardzo ciekawa woda. Także jeszcze raz prezentujemy 12,5 kg, piękny, pełnouski karp. Miejscówka podsypana liverem, to już nikomu nie trzeba opowiadać o tym smaku, bo to już legenda. Także łowimy dalej, czekamy na kolejne. Korzystając z okazji, chcielibyśmy przedstawić Wam serię nowości, które pojawiły się w tym roku w ofercie firmy MaxCarp. No i zaczniemy chyba od nowego smaku w serii Fresh, czyli podstawowej serii Maxa, opartej na recepturze starych, mrożonych kulek. Nowy smak to oczywiście Mesjasz. Jak sama nazwa wskazuje, sięgamy po niego wtedy, kiedy inni zawodzą i ma stać się takim wybawieniem. Dostępny w całej gamie produktów, zaczynając od kulek zanętowych, poprzez kulki hakowe, zarówno te w soli, jak i w dipie, tipy, boostery, pasty, wszystko, czego dusza zapragnie. Jest to pikantna ryba, kryl, kałamarnica, przełamana delikatnie nutą pomarańczy. Także bardzo ciekawa propozycja na trudne i wymagające wody. Kolejną nowością, która pojawiła się w tym roku w ofercie MaxCarp i na którą myślę, że wszyscy z utęsknieniem czekali, są waftersy. Pojawiły się we wszystkich smakach serii Fresh, plus dodatkowo w smaku Zombie. Także warto przetestować. Bardzo fajna kulka w rozmiarze 21 mm. My jesteśmy w trakcie testów, więc nie będę tutaj zbyt wiele o niej opowiadać. Natomiast pewne jest, że jest to raczej kulka szybko pracująca i bardzo skuteczna, bo przynosi już pierwsze efekty. Także warto zamówić. Zapraszamy do sklepu. Kolejną nowością, która pojawiła się w tym roku, są edycje limitowane kulek w dipie i pop-upów. Czy pozostaną na dłużej, tego nie wiemy. Bardzo możliwe. Zaczynając od pop-upów, nietypowy rozmiar, jak na firmę MaxCarp, ponieważ pop-up fluo w rozmiarze 20 mm. Jest to dużo większy niż standardowo pop-up. I pierwszy smak to jest smak Tropik. Fantastyczny aromat cytrusów, intensywny, żółty kolor. Myślę, że czegoś takiego brakowało w naszym asortymencie. Także naprawdę są fantastyczne.
I tutaj ta cytrynka przebija się bardzo mocno. Super ciekawy aromat. Także mamy nadzieję, że skuteczność będzie równie wysoka i pozostaną z nami na dłużej. Drugi smak jest to squid fruit. Również bardzo, bardzo ciekawy aromat. Kałamarnica i owoce. Także chyba już nawet pierwsze efekty mieliśmy na tą pływającą kulkę, nawet na zlocie. Nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że Sławek otrzymał te popki w ramach nagrody. Użył tego popka i pojawiła się na tym zestawie ryba. Także tak mi się wydaje, że tak właśnie było. Kolejną nowością, jak wspomniałam, są kulki w dipie, które wyszły również jako edycja limitowana. Czy pozostaną w ofercie? Tak jak już wspomniałam, nie wiem. Natomiast warto się zainteresować tymi trzema smakami, bo są bardzo ciekawe. Pierwszy z nich to jest Red Agent i są to skorupiaki, łosoś i żurawinka. Generalnie kulka oparta na aromatach Redraga i Bugabu. Także na pewno będzie bardzo fajnie pasował do tych smaków. Można śmiało sobie te smaki łączyć. Kolejna kuleczka jest to kulka o wdzięcznej nazwie Panther. Jest to krab ochotka. Dla znawców Maxa sprzed lat jest to powrót do kulki o nazwie krab patenka. Bardzo skuteczna kulka. Tutaj nasi filmowicze byli zachwyceni tym zapachem i mówią, że nie, naprawdę nie różni się od kulki z dawnych lat, która była bardzo skuteczna, więc też warto sobie taką kuleczkę zamówić. I ostatnia kuleczka, Squid Spice, czyli pikantne kalmary. Bardzo ciekawy zapach, intrygujący, pikantny, też fajnie się będzie łączył z różnymi naszymi smakami. Że warto zwrócić uwagę na te kuleczki, zamówić, bo nie wiadomo, czy będą jeszcze dostępne. Kolejną nowością jest kuleczka z serii Phantom. Seria Phantom jest to taka ekonomiczna, budżetowa seria kulek zanętowych. Z myślą o takich zasiadkach, gdzie musimy troszkę więcej tego towaru podsypać. Także opakowania 5-kilogramowe w bardzo dobrej cenie i kolejny smak, który pojawił się w ofercie. Tym razem jest to Food Phantom, ryba i krab. Także kuleczka pasująca do naprawdę wielu naszych smaków. Można ją połączyć z naprawdę wieloma innymi seriami kulek z serii Fresh czy z serii 3D jako taka zanętóweczka. Kolejne dwa produkty to liquidy i tutaj nowość, czyli Liquid Power Max, taki słodko-mięsny aromat, taka kremowa wątroba, naprawdę ten smak, ten zapach śmietankowy się tu bardzo mocno wybija, bardzo ciekawa propozycja, myślę, że brakowało nam takiego delikatnego, słodkiego liquidu oraz liquid o wdzięcznej nazwie Capronic i tutaj wyraźny mięsny aromat uzupełniony ekstraktami z kryla. Również bardzo ciekawa propozycja, bardzo intensywny zapach. Myślę, że może być doskonałym dodatkiem także do wielu naszych produktów. I tak naprawdę jest to koniec nowości tegorocznych. Myślę, że jest ich naprawdę sporo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Korzystając z okazji, chciałam Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić do naszego sklepu Carp Adventure, gdzie znajdziecie pełną gamę produktów firmy MaxCarp i nie tylko. Serdecznie zapraszam.
praktycznie można powiedzieć, że dwie doby za nami. Ja się cieszę z tego, że jako tutaj team stanowiska, każde stanowisko ma jakieś tam połapane ryby. Czy to są mniejsze, czy większe, każda ryba powinna nas cieszyć, bo wiemy, że te karpiowanie na wodach komercyjnych no, zależy od wielu czynników i nie powinniśmy zawsze zganiać, że to pogoda nie zagrała coś, warunki nie takie, po prostu to jest karpiowanie i wybierając termin dużo szybciej, nigdy nie wiemy, co nam pogoda zagwarantuje, co się w ogóle wydarzy. Ja tutaj mówię, cieszę się, że te stanowiska po prostu łowią ryby. Łowimy fajne ryby, no bo ryba 20 kg, 17 kg to są takie ryby, które każdego na pewno cieszą. Mi osobiście udało się do tej pory złowić jednego niedużego karpia, drugi się spiął, ale dzielnie jeszcze walczymy. Została jedna doba, praktycznie no noc, ale zawsze ta noc tutaj pokazuje, że najwięcej się dzieje. W ciągu dnia pięknie łowi stanowisko u nas w teamu stanowisko 20, ale tu na tej wodzie to, jak ktoś wie, to takie łowisko, powiedział pewniak, 21, reszta stanowisk, no to po prostu trzeba trochę poszukać, popracować, coś tam znaleźć ciekawego, żeby te miejscówki, które sobie wytypujemy, dały nam jakieś tam fajne ryby. A ty miałeś jakąś konkretną taktykę na całą zasiadkę, czy może zmieniałeś ją w trakcie? Taktykę miałem taką, że po prostu na grubo zaczynam, daję towaru przynajmniej na każdą jakąś wytypowaną miejscówkę dosyć sporo do łódki zdalnie sterowanej, wywożę, nie bawię się żadne pelet, tylko idą same kulki zalane, pomieszane, głównie kulki śmierdzące, chodzi tutaj o Liver Drag w moim przypadku i kulki z serii Phantom Source, czyli to jest kulka kryl z Liverem. Na to się nastawiłem i po prostu to sypałem do wody. Niestety trzeba było wprowadzić małe korekty, stwierdziłem, że chyba to są za duże zestawy, jak 2x20 kulki bałwanki. Dlatego nastąpiła zmiana, zszedłem na kulki 16, nawet je lekko zacząłem przycinać bałwanki mniejsze i wtedy pojawiły się po prostu brania. Zawsze niestety, przynajmniej w moim przypadku jest tak, że przyjadę do domu i sobie w głowie gdzieś tam analizuję i szukam, że jakieś błędy zostały na pewno popełnione i co mogę zrobić lepiej następnym razem. I to na pewno, pewnie każdy albo większość z nas ma, że gdzieś tam sobie w głowie analizuje, no bo zawsze, ja twierdzę, że zawsze jest coś do doskonalenia, coś do poprawy, coś można było zrobić lepiej, żeby mieć jeszcze więcej tych brań, tym bardziej jak ich nie ma za dużo, no bo jeżeli tych brań jest naprawdę dużo, no to każdy mówi, uzna, ok, wszystko zostało zrobione, ok, tak? Tutaj tak samo, no była taktyka, jeżeli ona z samego początku by się mi sprawdziła, pewnie bym nie szukał zmian, tylko bym po prostu kontynuował ją. No jak tych brań nie ma, a gdzieś tam te ryby się pojawiają, obserwuje się inne stanowiska, że jednak gdzieś tam te pojedyncze ryby wychodzą, nawet tutaj z tego sektora, gdzie jesteśmy, no to znaczy, że trzeba coś tam poprawić. I poprawki nastąpiły wszędzie, i zestawy, i ledkory, wszystko zostało po prostu praktycznie od podstaw zbudowane. Dlatego się cieszę, że po prostu to zagrało. Też po analizie tutaj z Mariuszem analizowaliśmy wszystko, czy łowi się tutaj na kamienie, no to czy te kamienie większe, mniejsze, czy na pewno one tak powinno być tu przyrządzone, czy może coś trzeba jeszcze poprawić, czy jakiś krętnik dodać, żeby to schodziło, bo jednak tutaj te dno to jest woda stara glinianka, jak się chyba nie mylę. Dlatego to dno jest naprawdę mega, mega specyficzne. Na echo, jak się pływa, różne rzeczy są. Są dużo rzeczy pozatapianych, jakieś stare choinki, drzewa. No naprawdę dużo. Dużo niespodzianek kryje.
ta woda, także no, no tutaj trzeba po prostu, mi się wydaje, że tak, no pracować cały czas, żeby jakiś tam sukces zrobić. Po raz kolejny Fruit Drag odpala. Zestaw był nie dłużej niż tak naprawdę, myślę, że 30 minut w wodzie. No i piękna, malutka kuleczka zagościła w naszym podbieraku, a teraz w naszej macie. Także już Wam prezentuję rybę. Także taka piękna rybka, już kolejna nawet, straciliśmy rachubę, która chyba dziewiąta, tak mi się wydaje, ale jest kolejny, piękny, golusieńki karpik, także mamy to. Coś pięknego. Sławku, jesteśmy u Ciebie, ponieważ złowiłeś rybę dnia, największego karpia drugiej doby naszej zasiadki teamowej. Karp o wadze 14 kilo i powiedz nam tylko, na jaką przynętę wziął ten karp, na co się skusił? Ten karp wziął na przynętę Fruit Drag 20 mm. Super, czyli słodycz. Mamy dla Ciebie nagrodę dnia w postaci kulek w dipie haczykowych z limitowanej edycji Squid, o smaku Squid Spice. Także bardzo proszę, gratuluję. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo. I mamy nadzieję, że ta kuleczka sprawdzi się równie dobrze jak Fruit Drag. Dziękuję, na pewno się przyda. Obecnie, jak widzicie, już jestem w dobrym humorze. Jesteśmy w drugim dniu łowienia na łowisku szachty. Lecz no, ten uśmiech pojawił się niedawno, bo początek był dosyć ciężki. Ale opowiem Wam od początku. Jak wiecie, dosyć późno rozpoczęliśmy ten sezon. Ale rozpoczynamy go fajnym wyjazdem, zlotem teamu Max Carp, więc przygotowania były duże, oczekiwania były duże. No i przyszedł ten dzień, kiedy mogliśmy wyjechać wreszcie na ten długo wyczekiwany wyjazd. Wszystko było pięknie, wszystko szło po naszej myśli, wszystko było zaplanowane, przyjechaliśmy na czas. No ale tak naprawdę po przyjeździe przekonałem się, że wędkarstwo karpiowe nie musi być zawsze przyjemne i miłe i takie, jakie byśmy chcieli, żeby wyglądało. Na samym początku, kiedy ustaliliśmy już, jakie mamy stanowisko, troszeczkę z lenistwa chciałem przyspieszyć ten moment wywiezienia wędek. No i przy przygotowywaniu pontonu chciałem sobie, że tak powiem, podrzucić wiosło troszeczkę bliżej pontonu, ze względu na to, że namioty, w którym siedzimy, w którym śpimy, mamy dosyć ciasno postawione. No i tak niefortunnie wyszło, że rzuciłem tym wiosłem, no i niestety to wiosło pękło. No i to był początek niefortunnych zdarzeń, które miały miejsce. Kolejno to już działy się takie ekstremalne sytuacje, jak połamana wędka i to w bardzo dziwny sposób przy dociąganiu haczyka na kabąk. Nowa wędka, która niedawno się pojawiła, że tak powiem, w naszym asortymencie. No i działo się coraz ciekawiej, różnego rodzaju problemy, już nawet o wszystkich nie pamiętam, bo mówię, jest drugi dzień naszego łowienia i już mam uśmiech na twarzy. Ciekawą sytuacją była sytuacja, kiedy nastąpiło pierwsze branie, to było pierwszego dnia.
branie z delikatnym odjazdem, podczas holu zatarł się kołowrotek. Więc musiałem cały hol przeprowadzać ręcznie, zwijając, że tak powiem, szpulę ręcznie. Okazało się jednak, że na końcu tego zestawu no był nikt inny jak leszcz. No i to był taki zwiastun tego, że możemy dosyć często się widzieć. No i tak też było. Kolejne leszcze pojawiały się, liny, jednak karpie omijały nasze stanowisko. Jednak nie wpływało to tak naprawdę na atmosferę. Spotkaliśmy się ze wspaniałymi ludźmi. Miejsce też jest bardzo przyjemne. Bardzo fajne miejsce pod właśnie tego typu spotkania. No i fajnym było to, że stanowisko numer 20 u Patrycji no bardzo mocno łowiło. Były też sytuacje, tak naprawdę, w których trzeba było pomagać, można powiedzieć, już Patrycji. I no, wczoraj mieliśmy taką sytuację, gdzie podczas brania, kiedy wypłynęli na wodę, pojawiło się kolejne branie. I można powiedzieć, że wtedy pojawiła się moja pierwsza ryba. Oczywiście pierwsza ryba nie z mojej wędki, nie z mojego kołowrotka, ale może to i lepiej, bo jak wcześniej mówiłem, mój sprzęt troszeczkę zawiódł na początku tego wyjazdu. Więc wyholowaliśmy tam wraz z Krzysiem, który dobiegł jako drugi do stanowiska Patrycji. Wyholowaliśmy tą rybkę, 14,5 kg, piękna ryba. No ale wczoraj już w nocy te ryby ewidentnie się zaczęły uaktywniać na całej wodzie. Pojawiło się branie na naszych zestawach. Ze środka wody, bo jesteśmy mniej więcej na środku tutaj tych stanowisk, które że tak powiem, mamy do naszego użytku. No i kiedy pojawiło się branie, to oczywiście pojawiła się euforia. No ale jak to bywa z serią nieszczęść, no musiało wydarzyć się także coś złego. I pierwszy raz miałem sytuację, w której wypłynąłem pontonem, no bez wioseł, bo wcześniej to wiosło połamałem, jak mówiłem. Więc miałem jedno wiosło i silnik, więc musiałem sobie radzić, ale wypłynąłem za tą rybą. Łowimy na 6 wędek, mamy tutaj stanowisko wraz z Olą, łowimy na 6 wędek, oczywiście rybka przeciągnęła mnie po wszystkich moich zestawach. Odplątywałem się ze 20 minut z żyłek na wodzie. Wiatr był dosyć intensywny, a więc po wyplątaniu z ostatniej skrajnej lewej żyłki zorientowałem się, kiedy już byłem szczęśliwy, że wreszcie mogę dopłynąć z rybą do brzegu. Opuściłem silnik, no i niestety zorientowałem się za późno, że jestem już na stanowisku Krzysia, któremu wplątałem żyłkę w silnik i zaczęły się dziać kolejne ciekawe rzeczy. Oczywiście Krzysiu jest na tyle wyrozumiały, że kazał przegryźć żyłkę, zawiązał ją później z powrotem. Ale wracając ze stanowiska Krzysia, kiedy już nie miałem, że tak powiem, żadnego zaplątania, oczywiście plątałem się z powrotem swoje lewe kije. Trwało to wszystko za 35 minut. Oczywiście ryba była cały czas w wodzie. Praktycznie nie płynęliśmy, bo staliśmy w miejscu, więc wszystko było w porządku. Przepiękny karp pełnołuski. Bardzo silny karp. Przypomniał mi o naszym niedawnym wyjeździe, kiedy był social bookingowy na Medenicach. Tam były właśnie przepotężnie silne pełnołuskie karpie i tutaj też miałem właśnie okazję takiego złapać. Ważył niedużo, bo 12,5 kg, ale naprawdę siłę, którą miał na tej płytkiej wodzie, gdzie łowiliśmy na 3 metrach, byłem bardzo zdziwiony, jak energetycznie ta ryba odjeżdżała. Więc cieszyłem się, że mam rybę po tych wszystkich sytuacjach. Nad ranem o godzinie 7 pojawiła się druga ryba na tym samym zestawie, ale już nauczony doświadczeniem, że bez wiosła, z silnikiem, w takim gąszczu żyłek, no nie należy pływać. Albo trzeba robić to z głową, a widocznie po tej przerwie zimowej troszeczkę gdzieś tam może moje myślenie jeszcze się nie naprawiło, jeszcze nie mam tej formy. W każdym bądź razie próbowałem doholować rybę do brzegu, no i przed samym podbierakiem się spięła, więc nie byliśmy w stanie tej rybki pokazać. Na tym tak naprawdę te wszystkie problemy się skończyły i podsumowując tak naprawdę te dwa dni, kiedy jesteśmy tutaj na wodzie, to mogę powiedzieć, że pierwszy raz jestem w ogóle w miejscu, tak jakby w mieście, przy drodze, ale ma to swój urok.
Na pewno spotkaliśmy się z super ludźmi, których poznaliśmy, bo na poprzednim zlocie niestety nie mogło nas być. Także po tych dwóch dniach, mimo tych wszystkich sytuacji, jestem mega zadowolony. Odpoczywamy, rozmawiamy, poznajemy się z dużo śmiechu, dużo miłej atmosfery, także czekamy na kolejny tego typu wyjazd. A Was serdecznie tak naprawdę zapraszamy do oglądnięcia materiału. Mam nadzieję, że go oglądacie i mam nadzieję, że na następnych materiałach, które będą się pojawiały jeszcze w tym roku zapewne, będziecie zainteresowani, żeby zajrzeć, bo u mnie mogą dziać się kolejne bardzo przyjemne rzeczy. Już nasta ryba, kolejna, gdzieś około, myślę, 12 kg. Piękny, czarny golec, już Wam go prezentuję. Także oto i on. Myślę, że to już ostatnia ryba tego zlotu, tej zasiadki. Także na odchodne mamy takiego pięknego czarnuszka. Naprawdę dało nam wiele ryb, życie i to, co się wydarzyło, naprawdę. Napisaliśmy piękną historię, przynajmniej dla nas, w każdym bądź razie, bo pobiłam swoje PB, złowiliśmy naście ryb, była prawie 17, była 15, 12, kilka mniejszych ryb, także nie spodziewaliśmy się kompletnie aż tak dobrych rezultatów, natomiast tutaj po prostu udało nam się wykorzystać potencjał tego wspaniałego stanowiska, także jesteśmy mega zadowoleni, mega spełnieni, wracamy do domu. Cóż więcej chcieć tak naprawdę, jesteśmy przeszczęśliwi. No zdecydowanie udało Wam się wykorzystać stanowisko. Można powiedzieć, że rozbiliście bank, zgarnęliście absolutnie wszystkie nagrody, które były przewidziane podczas tego naszego zlotu. Bo przypomnijmy, że już wręczaliśmy nagrodę za pierwszą rybę tego wyjazdu, która była Twoja, Patrycja, i za rybę dnia pierwszego. Pierwszej doby. I to też był właśnie ten sam karp, pierwszy złowiony na tej zasiadce i to Twoje nowe PB. Także dwie nagrody już były wręczone, no a teraz przyszedł czas wręczyć te kolejne nagrody. Przepraszam, jeszcze była nagroda za drugi dzień, którą też trafiła do Sławka tutaj tym razem. Także dziś wręczamy nagrodę trzeciego dnia, która również przypada Sławkowi. I jest to również kolejna, ostatnia kuleczka z serii limitowanej. Tym razem jest to Smak Panther. Także proszę, Sławku. Dziękuję bardzo. To jest kolejna Twoja nagroda. Pokaż. Tak. Mi pokaż. Następna. Patrycja też chce zobaczyć, no bo pewnie się podzielicie, więc. No ja mam taką nadzieję. Pięknie, naprawdę super. Także kolejna nagroda to z kolei jest nagroda za najmniejszą rybę, w której przez chwilkę prowadził Mariusz, natomiast pobiłaś go, Patrycja. Ze skrajności w skrajność poszliśmy i największa ryba, i najmniejsza tak, ryba. Tak, dokładnie. Także zacznijmy od tych mniejszych rzeczy. Za najmniejszą rybkę kolejna kuleczka z serii limitowanej, tym razem pop-up, 20. Wyjątkowo właśnie w rozmiarze 20 wyszły dwa takie smaki. Pierwszy zgarnęłaś za pierwszą rybę, tak. Teraz zgarniasz za najmniejszą rybę, smak Tropik. O, pięknie. Z tego co wiem, super. To chyba chciałaś go przetestować, tak, więc tak. Będziesz miała okazję. Świetny. Naprawdę bardzo cytrusowy, piękny zapach. Cytrusowy, także. Myślę, że brakowało nam takiego żółtego, intensywnego tak, popka tak. Więc w ofercie, więc coś fajnego na pewno mamy nadzieję, że da Wam piękne ryby. No i jak już też wspomnieliśmy, masz tą największą rybę całej zasiadki, więc jeszcze jest nagroda za największą rybę. Także Patrycja, gratulacje naprawdę. Tym razem kuleczka Oktagon. Piękne gratulacje.
której chyba też korzystacie, prawda? Tak, więc, tak. Więc to też się pewnie przyda. Także na pewno tutaj się parę przyda. Jeszcze parę gadżetów dla Was. Dziękujemy bardzo. Także ja się bardzo cieszę, że dla Was ta zasiadka była tak bardzo udana. Myślę, że wrażenia z naszego zlotu pozostaną no w pamięci na długo, bo to był wyjątkowy zlot chyba dla wszystkich. Tak, tak. Dla Was też. Było fantastycznie. Cóż więcej dodać? No my na pewno chcielibyśmy podziękować właśnie dla ekipy Max Carp za zaproszenie na tą piękną zasiadkę, która się okazała właśnie być niesamowitym wydarzeniem w naszym życiu karpiowym i ogólnie. Naprawdę bardzo dziękujemy. Chcemy też pozdrowić osoby, które niestety nie dojechały, a również są w teamie, także serdecznie, serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. No i cóż, dziękujemy i czekamy na kolejny zlot z niecierpliwością. Mamy nadzieję, że ponownie uda się ładnie połowić. Kochani, kończymy nasz pierwszy tegoroczny zlot teamowy Max Carp. Łowisko Szachty dało nam tutaj wiele pięknych ryb, w szczególności to stanowisko, na którym jesteśmy obecnie, czyli 20. Patrycja ze Sławkiem, wspaniałe efekty, rozbity bank, wszystkie nagrody zgarnęli, ale my im odpłacimy w październiku. Pozdrawiamy tych, których z nami nie ma w tym razem, którzy nie dojechali, nie mogli z różnych przyczyn. Mamy nadzieję, że spotkamy się w październiku. Pozdrawiamy Was ciepło i do następnego.